Witajcie, moi mili. Kurwa, dopiero zacząłem nagrywać, a już mam dosyć tego Squid Game. Serio. Ten serial prześladuje mnie od jakichś 2 tygodni. Chcę sprawdzić coś na Twitterze czy Facebooku, a tam memy ze Squid Game. Chcę obejrzeć coś na YouTubie, ale w proponowanych mam Squid Game. Otwieram Netflixa, żeby obejrzeć jakiś film, ale nie mogę, bo cały ekran zajmuje jebane Squid Game. Otwieram lodówkę, żeby zrobić sobie śniadanie, a tam Squid Game. Squid Game prześladuje mnie nawet w życiu zawodowym. Ostatnio miałem spotkanie, rozmawiałem z klientem na temat jego nowego mieszkania, aż temat nie zszedł na Squid Game. Także chcąc, nie chcąc, musiałem obejrzeć najnowszy hit Netflixa. Pomimo, że nie jestem jakiś bardzo serialowy i ta forma przyjmowania i konsumowania kultury nie bardzo do mnie przemawia, to przemogłem się i obejrzałem Squid Game od deski do deski. I teraz już wiem, dlaczego jest to serial tak popularny. Ale z drugiej strony bardzo zastanawiają mnie tak wysokie noty dawane temu serialowi i wszechobecny hype. Zacznę od tego, że pomimo wyskakiwania z lodówki do Squid Game podchodziłem dosyć entuzjastycznie. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię kino koreańskie, a wschodnie przetworzenie zachodnich schematów bardzo ze mną rezonuje. Zresztą swego czasu na kanale Czwarta Ściana zrobiłem nawet materiał wprowadzający do kina koreańskiego, gdzie podawałem tam chyba 5 czy 6 filmów, dzięki którym łatwo wejść w to kino. Także jak chcecie, to gdzieś tutaj to będzie, możecie sobie zobaczyć. Po drugie, podchodziłem entuzjastycznie, bo całkiem pociągał mnie ten koncept. Połączenie Battle Royale z serią Piła brzmiało naprawdę ciekawie i intrygująco. I w końcu po trzecie, zewsząd słyszałem, jaką to genialną krytyką kapitalizmu ten serial jest. Jakie to oryginalne, innowatorskie podejście. A jak wyszło? Kurwa, jak zwykle. Cała ta krytyka kapitalizmu i klasizmu w Squid Game wygląda w następujący sposób. Biedni, zadłużeni po uszy, ludzie biorą udział w śmiercionośnych grach ku uciesze bogatych. Odkrywczo. Zresztą cały proces odczłowieczania ludzi, bo powody mieliśmy przerobiony w kinie setki razy i to w znacznie lepszym stylu niż w Squid Game, a cała problematyka sprowadza się w sumie do tego, że bohaterowie mówią truizmy, albo widzimy na ekranie truizmy, o których każdy z nas dobrze wie. Jednym słowem, overhyped. Fabuła serialu skupia się na grupie ludzi przetrzymywanych przez tajemniczą organizację, którzy biorą udział w śmiertelnych grach bazowanych na grach dziecięcych. Oczywiście nagrodą są tu ogromne pieniądze, które mają pomóc ludziom wyjść z długu. Czyli standard w serialach Netflixa. Schemat goni schemat, goni schemat i schematem pogania. I co prawda były tu scenariuszowo próby silenia się na jakąkolwiek oryginalność, jak chociażby zmiana statusu quo w drugim odcinku, która nie zmienia totalnie niczego i jest totalnie iluzoryczną sztuką dla sztuki. Zresztą sposób pisania tego serialu pozostawia wiele, bardzo, bardzo wiele do życzenia. Postacie są tu totalnie nijakie, bez ani grama charyzmy. Zdecydowana większość z nich ma po jednej cesze charakteru. Serio, nawet główny bohater. I choćbym bardzo chciał i się starał, a uwierzcie, że próbowałem, nie byłem w stanie zbudować więzi emocjonalnej z nikim. No może poza graczem 001, co i tak serial spierdolił mi w finale. Zresztą z samą intrygą też nie jest najlepiej. Zwroty akcji są do bólu głupie i przewidywalne i w założeniach miały pewnie wywołać wow. Natomiast realnie wywołują. Ja pierdolę, oni to serio zrobili? X, kurwa, D. Zresztą sam pomysł wykorzystywania gier dla dzieci w morderczej walce o przeżycie też nie jest niczym nowatorskim czy oryginalnym. I o ile jeszcze tak czysto rozrywkowo daje to jakąś satysfakcję, tak scenariuszowo jest to pisane bez sensu, bez jakiejkolwiek podstawy logicznej i wrzucone, bo widzimisię reżysera. Zresztą jest już koreański serial, który robił prawie dokładnie to samo i to wcześniej i w o wiele, wiele lepszym stylu, więc jeżeli lubicie ten koncept w Squid Game, to polecam sobie zobaczyć Alice in Borderland.
Serio, te seriale mają bardzo dużo wspólnego ze sobą, tylko że Alice w przeciwieństwie do Squid Game jest kompetentnie napisane. Tempo tego serialu też jest strasznie nierówne. W pewnych momentach, a szczególnie w finale, serial wlecze się jak jakaś telenowela typu Moda na sukces czy coś. W innych znowu miejscach gna na złamanie karku i nie zostawia miejsca na oddech. Widać tutaj też sporo takiej nieudolności zarówno reżyserskiej, jak i montażowej w tym wszystkim. Natomiast wizualnie naprawdę jest co pochwalić, bo serial wygląda prześlicznie. Sam design pomieszczeń, sal gier, kostiumy czy scenografia robią naprawdę duże wrażenie i dają poczucie pewnej egzotyczności, jeżeli mógłbym tak to ująć, co pewnie pociąga część widzów i znając życie dosyć mocno przyczyniło się do tego ogólnego hype'u na ten serial. Zdjęcia są naprawdę ładne, estetyczne i całkiem fajnie skomponowane. Bardzo fajnie grają tutaj kolorami i oświetleniem. A mamy tutaj też nawet takie quasi smaczki, jak na przykład to, że w pokoju, w którym gracze śpią, na ścianach narysowane są kolejne gry, w które będą grać, tylko że oczywiście są zasłonięte łóżkami, bo coś tam, żeby nie zobaczyli. Jest to zabieg wprost z Midsommar Arygo Astera, tylko że w przeciwieństwie do Midsommar w Squid Game ten zabieg nie pełni totalnie żadnej roli. I o ile same gry, w które grają gracze, prezentują wizualnie bardzo oryginalny styl, tak śmierci, którymi większość widzów się podnieca, no już oryginalne nie są, bo w gruncie rzeczy sprowadzają się najczęściej do kulki w łeb. Stawka w Squid Game nie istnieje. Od początku dobrze wiemy, którzy bohaterowie są do odstrzału, a którzy niekoniecznie. Zresztą to i tak nieważne, bo serial nie robi nic, żeby spróbować zbudować jakąś więź pomiędzy postacią a widzem. I przez większość serialu było mi w sumie wszystko jedno, kto zginie. Przywiązałem się tylko w sumie do jednej postaci i podczas jej śmierci nawet uroniłem łezkę, ale nawet tą relację serial potrafił spierdolić debilnym twistem w ostatnim odcinku. Powinszować. Aktorsko Squid Game jest naprawdę poprawne. Widać tutaj dużo zabiegów charakterystycznych dla kina wschodniego i ja to lubię. Lubię ten przerysowany overacting, który część osób pewnie może denerwować, bo dużo krzyczą i są bardzo ekspresyjni. Ale ja to akurat kupuję. I żeby nie było, że ja tylko narzekam i się czepiam, to muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze bawiłem się przez te 9 odcinków Squid Game. W pewnym momencie nawet przestałem już zwracać uwagę na te wszystkie scenariuszowe głupoty, kartonowe postacie i łopatologiczne morały i zacząłem Squid Game traktować w ramach takiej wstydliwej przyjemności, jak nie wiem, jakąś taką szóstą czy siódmą część Piły. I wtedy, dopiero wtedy, serial zaczął dostarczać mi troszeczkę rozrywki. Co prawda, niezbyt mądrej, niezbyt nowatorskiej czy oryginalnej, ale dającej spore poczucie radochy i satysfakcji. I wiecie, jakbym mógł najnowszy hit Netflixa porównać do jakiegoś innego hitu Netflixa, to bez wątpienia byłoby to La Casa de Papel. Tam też w pierwszym sezonie widzów przyciągał do ekranów inny od tego, co znają, specyficzny klimat produkcji, wizualia i spoko rozrywka. I podobnie jak La Casa de Cutasa, Squid Game to taki netflixowy, serialowy średniak, który nie wniósł do mojego życia nic prócz odrobiny rozrywki wieczorem. A mimo to bardzo czekam na drugi sezon, bo widzę tam dalej mnóstwo potencjału, który mógłby zostać wykorzystany przy ciut lepszym scenopisarstwie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wy odbieracie Squid Game i która z gier była waszą ulubioną, a jeżeli podoba wam się to, co robię, to nie zapomnijcie dać suba, łapki, dzwonka czy czegokolwiek tam chcecie. A tymczasem do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!